Halo, halo, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Minęła godzina 19, więc mam nadzieję, że już mnie widzicie i słyszycie i te osoby, które są zainteresowane, żeby uczestniczyć w dzisiejszej transmisji na żywo, żeby zadać również własne pytania, już tutaj powoli do nas docierają. Widzę, że faktycznie licznik wskakuje do góry. Krzysztof się ze mną wita. Cześć Krzysiek. Pytanie, czy faktycznie, z tej strony technicznej, wszystko jest ok? Mam nadzieję, że tak. No, i za chwileczkę będziemy mogli przejść do klu naszego dzisiejszego spotkania. No, a generalnie dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, tak naprawdę, trochę o Javie, ale by też być może w drugiej części z Wami na ten temat podyskutować. No, tematem jest to, co tak naprawdę wypadałoby wiedzieć, zanim podejmiecie się nauki Javy. Kolejne osoby się witają. Witam Was bardzo serdecznie. No i myślę, że możemy już, już zaczynać, więc tak w sposób oficjalny witam was tutaj. Ja nazywam się Maciej Olaczek, jestem oczywiście przedstawicielem szkoły programowania online Codilla No i na zadany temat na temat Java chciałbym dzisiaj z Wami podyskutować. Krzysztof potwierdza, że słychać mnie dobrze. Bardzo Ci Krzyśku, dziękuję. To nasze dzisiejsze spotkanie oczywiście ma zaplanowany pewien przebieg. Ja mam sporo slajdów przygotowanych, sporo przemyśleń pewnie nawet Bylibyśmy w stanie bardzo, bardzo długo rozmawiać i wybiec poza taki standardowy czas, mniej więcej około godziny na, na to spotkanie. Ale postaram się trzymać w ryzach i postaram się też oczywiście reagować na Wasze sugestie co do tematyki, która Was będzie interesować. No, bo na samym końcu oczywiście nie może braknąć czasu na Wasze pytania i moje odpowiedzi. No, ale zaczniemy sobie od wprowadzenia. To ten etap, na którym jesteśmy oczywiście teraz. Gdyby tutaj pojawiły się jakieś osoby, które pierwszy raz mają z nami styczność, a dosyć często tak się dzieje na webinarze, no to ja też powiem kilka słów o kodili, żebyście mieli jasność, czym się zajmujemy oraz mniej więcej w jaki sposób to robimy. No a potem przejdziemy już sobie do charakterystyki jawy jako takiej. I nie mam tutaj na myśli takich tematów jak na przykład składnia języka. No bo. To, to, to nie jest jakby klucz tematu z perspektywy osoby, która raczej chce się przebranżowić, a takie osoby do nas trafiają. Natomiast chciałbym wam opowiedzieć trochę, gdzie ten język występuje, to znaczy co można w nim robić, zazwyczaj w jakich organizacjach się z tego języka korzysta, jak wygląda rynek pracy, tak? czyli zapotrzebowanie i gdzie ono dokładnie jest. No i... Generalnie, z czym te Java się je, potem przejdziemy sobie do tego, czego się uczyć, jeżeli stwierdzicie, że być może Java jest tym, co Was interesuje. No a myślę, że na sam koniec coś, co być może pobudzi taką naszą dyskusję przed, przed tym fragmentem pytań i odpowiedzi, no to mam dla was zaplanowane takie potencjalne za i przeciw, tak to sobie nazwałem javą, to znaczy jak sobie scharakteryzujemy ten język, no to oczywiście z tego nam trochę wyjdą pewne wady i zalety, to też zależy od waszego e, odbioru. No i tak naprawdę jak będziemy sobie mówić czego się uczyć, to tam też pewne tematy, które możecie postrzegać jako wady lub zalety, mogą się. Się pojawić i o tym chciałbym z Wami porozmawiać. Tak jak wspominałem, jeszcze parę zdań tytułem wstępu. Gdybyście nie wiedzieli, czym się Kodilla zajmuje, no oczywiście my jesteśmy szkołą programowania. Natomiast według Instytutu Badań Rynku i Opinii DRB Polonia jesteśmy najchętniej wybieraną szkołą programowania w Polsce. Powody pewnie mogą być różne, natomiast z mojej perspektywy te najważniejsze widzicie tutaj na slajdzie. To znaczy my na każdej z bardzo mocno przemyślanych ścieżek uczymy od zera krok po kroku. Tak? To znaczy nie wymagamy wcześniej jakiejś styczności z programowaniem. No i taka nauka odbywa się pod opieką i z pomocą mentorów, czyli doświadczonych w danych technologiach programistów. To są programiści, którzy na co dzień pracują w software house w korporacjach, w mniejszych firmach, w startupach, ale również czują, taką chęć dzielenia się wiedzą i są mentorami naszych kursantów. My uczymy w formie bootcampów przez internet. Bootcampy programistyczne to takie intensywne szkolenia z programowania, gdzie bardzo duży nacisk kładziemy na praktykę, bo generalnie, żeby nauczyć się programować, trzeba programować. Brzmi trywialnie, ale, ale no tak jest. Dopóki nie zaczniemy pisać kodu, no to się tego nie nauczymy. A co nam daje forma przez internet? Forma przez internet daje nam większą elastyczność, tak? To znaczy od Was zależy, czy uczycie się w poniedziałek, czy we wtorek, czy w środę, czy we wszystkie te dni, czy raczej wolicie się skupić na nauce ciągłej weekendowo, chociaż tego nie polecam, bo wiele badań wskazuje na to, że lepiej rozbijać sobie naukę na więcej dni, ale być może nie aż tak intensywną. Wtedy uczymy się systematycznie, no i jesteśmy w stanie chłonąć tę wiedzę. Generalnie podejście takie weekendowe no bardzo mocno eksploatuje nasz, nasz umysł, no i on ma swoje granice. U nas macie pewne założenia, ile musicie się uczyć tygodniowo, około 20 godzin w przypadku Java, natomiast jak to rozłożycie w skali tygodnia i na jakie godziny to już zależy od Was. My również udostępniamy takie darmowe testy predyspozycji. Jeżeli ktoś nie wykonywał, to zachęcam. Eee, później pod koniec pod Dziękuję, bo tam z 20 minut powiedzmy 15 trzeba spędzić w skupieniu, a teraz chciałbym, żebyście raczej tutaj w tej transmisji uczestniczyli. No i my również oferujemy program Gwarancja Pracy, jedyny tak w zasadzie na, na polskim rynku w ten sposób skonstruowany, który nakłada pewne dodatkowe obowiązki na nas jako instytucję edukacyjną, ale również na Was jako osoby. Realizujące szkolenie, a wszystko po to, żebyśmy wspólnymi siłami e, doprowadzili do tego, abyście znaleźli pierwszą pracę w IT jako programista, oczywiście zgodnie ze ścieżką, którą obraliście, tak? No i jeżeli to się Wam nie uda, Mimo tego, że przejdziecie szkolenie i będziecie później stosowali się w trakcie rekrutacji do porad specjalistów, którzy u nas w tym temacie pracują i wspomagają naszych kursantów, no to my wtedy zwrócimy Wam środki, które nam na poczet szkolenia przelaliście. Taka swego rodzaju gwarancja, albo nawet bym powiedział ubezpieczenie. Tak? No zrobicie wszystko tak, jak trzeba, się nie uda. No to my zwracamy środki. Na tyle jesteśmy pewni tego, jak ten rynek pracy wygląda, i na tyle jesteśmy pewni naszych materiałów edukacyjnych, że jesteśmy w stanie to oferować. No i my również oferujemy takie doradztwo zawodowe. Do tego też podlinkuję na samym końcu. To jest taka opcjonalna rozmowa jeden na jeden z doradcą do spraw HER, który już w sposób indywidualny podejdzie do pewnych Waszych wątpliwości co do tego, jaką ścieżkę powinniście obrać, no i Wam doradzi, czy programowanie jest dla Was, a jeżeli tak, to która ścieżka. Oczywiście dzisiaj mówimy o Java, ja na tym się będę skupiał i też na pewno wiele kwestii poruszę, które będą za i przeciw, które będą dotykały Waszych predyspozycji, a czasem poglądów za lub przeciw temu, czy Java jest dla was, także myślę, że sporo już tutaj się dowiecie, i na pewno na pewno nie dla każdego to doradztwo będzie niezbędne, ale jeżeli pojawi się taka potrzeba, no to oczywiście nie ma, nie ma ku temu żadnych przeszkód. Przechodząc do tematu, nie przeciągając dłużej, no i punkt pierwszy tej naszej agendy, nie licząc startu, wstępu, no to była tak naprawdę charakterystyka Java jako języka programowania. No i gdyby postarać się o Java powiedzieć możliwie najkrócej, no to myślę, że to co tutaj widzicie na slajdzie jest, jest takim... W zasadzie dogłębnym, bo dotykającym kilku kwestii, opisem tego, czym jest Java jako język programowania. Tak? To jest po prostu najpopularniejszy od wielu, wielu lat korporacyjny język programowania. Dlaczego korporacyjny, to jeszcze sobie będziemy wracać. Natomiast Java jest językiem oczywiście stricte backendowym, czyli tworzymy. Powiedziałbym, silnik aplikacji, to wszystko, co odpowiada za gromadzenie i e, przetwarzanie danych. No, Java powstała lata temu, zdobyła swoją popularność również lata temu i ta popularność trwa i trwa i trwa. I trwa głównie dlatego, że większość ofert pracy w Java właśnie znajdziemy raczej w większych organizacjach, dlatego że zgodnie gdzieś tam ze swoją specyfiką tego języka, no on y, jest uważany jako. Jako dobre rozwiązanie po prostu do e, dużych e, systemów. Dlaczego ja tutaj piszę o prawdziwym programowaniu, no to jest tak trochę w odniesieniu do jeszcze poglądów, które panowały raczej lata temu. E, teraz już zdecydowanie nie, bo tak jak Java jest backendem, i to backend jest był nazywany takim prawdziwym programowaniem, bo tutaj mamy większość tej logiki aplikacji, no to jednak dzisiaj na frontendzie też się bardzo e, dużo dzieje. Natomiast wracając e, do samej Java. Tak jak tutaj jesteśmy, to na pewno większość z Was myśli o nauce programowania w takiej perspektywie, żeby się przebranżowić i znaleźć zatrudnienie w branży IT. No a skoro tak, to powinniście już na samym starcie tej swojej ścieżki, czyli w momencie, kiedy decydujecie się jakiej technologii się uczyć. No, powinniście już zwiększyć swoje szanse, bo oczywiście branża IT jest bardzo chłonna, natomiast są takie technologie, gdzie zapotrzebowanie na programistów jest większe, a są takie, gdzie zapotrzebowanie na programistów jest mniejsze. Tutaj taki przykład, tak naprawdę opracowywany przez nas na podstawie. Ogłoszeń zamieszczanych w portalu pracuj.pl. Już od ponad dwóch lat, tak jak widzicie, Java i JavaScript, na potrzeby tego webinaru uznajmy, że zbieżność nazw jest przypadkowa. To generalnie są bardzo różne technologie, chociaż twórcy JS-a celowo tak, a nie inaczej ten język nazwali, chcąc uszknąć trochę z popularności Java. Natomiast to są te dwie główne przodujące technologie, tak na świecie a i tym bardziej dzisiaj na polskim rynku pracy, jeżeli chodzi o liczbę wakatów dla programistów w tych technologiach. Ten wykres urywa się w marcu 2019 roku, później tam pracuję i zmienił pewne technologie, ale od maja do ubiegłego miesiąca, jak widzicie, znowu to są dalej te dwie i te same technologie, które... W zasadzie, w zależności od miesiąca, gdzieś tam potrafią się ewentualnie wymienić, jeżeli chodzi o tą pozycję lidera, natomiast one zdecydowanie odstają od innych języków na polskim rynku. No i to jest moim zdaniem bardzo istotna kwestia, żebyście wybierając ten język programowania, który ma Wam dać później tę wymarzoną pracę, no to. No, to już tutaj możecie sobie troszkę życie utrudnić, i myślę, że nie tędy droga. Dlatego mm, sprawdzajcie raporty, ich jest naprawdę bardzo wiele. Sprawdzajcie mm, portale z ogłoszeniami o pracę, no i patrzcie, które technologie są najbardziej popularne, ale pod względem właśnie ofert pracy. No bo są różne zestawienia, są zestawienia, które od, u, odwołują się na przykład do tego, ile razy nazwa danej technologii została wpisana w wyszukiwarce Google. No ale umówmy się, to Google was pewnie nie zatrudnia już nie dla. Dlatego, że, że wpiszecie coś w wyszukiwarce, więc znowu nie tędy droga, patrzmy na liczbę ofert pracy i z tej perspektywy, Java jest taką naprawdę bardzo, bardzo bezpieczną e, przystanią. Jeżeli chodzi o specyfikę Java. To na przykład instalując ją na swoim komputerze, czasem możecie zobaczyć taki oto ładny baner reklamujący tę te technologię. Tutaj jest wprost napisane, że 3 miliardy urządzeń korzysta z Java. Jest w stanie uruchamiać to, co jest napisane w Javie, Mówię miliardów, no bo to bilion odnosi się, no tutaj jest napisane po angielsku i to jeszcze pewnie jest kwestia Stanów Zjednoczonych, więc. Tam biliony to nasze miliardy. Generalnie Java została napisana z taką ideą, żeby pisać kod raz, ale żeby on był możliwy do uruchomienia na bardzo różnych platformach. Wręcz w takim sloganie, niegdyś reklamowym Javy, było to, żeby napisać raz, a odpalać w, powiedzmy w wolnym tłumaczeniu gdziekolwiek. No i faktycznie tak się też dzieje. Co my możemy w tej Javie? zrobić. Tak naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy co wynika z tego poprzedniego slajdu, bo w Javie możemy pisać aplikacje internetowe, tak? Backend tak naprawdę może, może być napisany w czymkolwiek, a z JS-em łączymy to z frontem. No i mamy sobie aplikacje, tak? W Javie możemy też pisać testy automatyczne. No, i na przykład nasz bootcamp testera automatyzującego opiera się właśnie na tej technologii. W Java możemy pisać aplikacje na Androida, no czyli bardzo popularną platformę smartfonową. No i tak naprawdę na wiele, wiele, wiele innych urządzeń. Znowu, to, to już było lata temu, ale mi ten przykład zapadł w pamięci, bo twórcy Javy swego czasu chwalili się, że tak naprawdę każdy odtwarzacz DVD miał oprogramowanie napisane. Właśnie w Java. Natomiast to, co jest tutaj na szczycie listy i to, co ja podkreśliłem, to są aplikacje korporacyjne. No właśnie dlatego, że najwięcej ofert pracy znajdziecie w takich miejscach, które albo są korporacjami już w sensu stricte typu w banku, albo w jakimś software house, który też pewnie będzie raczej większy niż mniejszy. I też pewnie będzie świadczył usługi dla sporych korporacji, utrzymania i rozwijania ich systemów. No i myślę, że tutaj nie ma co się oszukiwać, trzeba mieć tego świadomość, że nad takimi aplikacjami będziecie pracować. No i już trochę wyprzedzając, jakby kolejne punkty tego dzisiejszego spotkania, Wam powiem, że dla jednych to jest ogromny plus bo możecie pracować nad to programowaniem, na którym pracują setki tysięcy osób albo nawet miliony i, i codziennie go używają, ale dla innych to będzie minus, no bo na przykład nie podoba im się generalnie, nie wiem, kultura pracy w większości korporacji, chociaż też oczywiście bywa z tym różnie i, i jakoś mocno bym nie stygmatyzował. No i to tyle, jeżeli chodzi o taką krótką, naprawdę krótką charakterystykę Java. Natomiast oczywiście takim najbardziej nurtującym pytaniem jest to, czego my się w tej Javie tak naprawdę powinniśmy uczyć. No i swego czasu Krzysiek, który pracuje w Kodili, odpowiada za, za treści wideo u nas, trafił na, na taki dosyć ciekawy materiał Dana Wegi na temat tego, czego powinno się uczyć jako Java developer. On był stworzony w ubiegłym roku, natomiast tutaj nie o to chodzi bo po pierwsze świat Dżawy tak szybko się nie zmienia, a po drugie no tutaj jakby chodzi o skalę tego zagadnienia. tak? I to tak naprawdę dotyczy większości technologii w świecie IT. Tutaj widzicie taką mapę wyrysowaną różnych technologii, różnych rozgałęzień. Ja wiem, że ona jest nieczytelna, ale nie, to, nie o to mi tutaj chodzi. Chodzi mi o to, żeby pokazać jakby... Ilość możliwości, w które można się wgryzać różne nisze. Natomiast z drugiej strony, no nie ma co się oszukiwać. My możemy mieć jakieś założenie, jakieś oczekiwania, jakieś plany wobec siebie i tego, gdzie chcemy pracować, nad czym chcemy pracować. No ale znowu, jeżeli większość osób, która przychodzi do Codilli, e, myśli o przebranżowieniu, no to ja was jeszcze raz gorąco do tego zachęcam, żeby maksymalizować szanse swojego powodzenia. No, i patrzeć na świat realnie, takim jaki on jest, a, a nie życzeniowo, tak? To znaczy, z jednej strony, żebyście się nie wpakowali w jakieś miejsce, w którym nie chcecie pracować, ale z drugiej strony, żebyście też mieli świadomość, nad czym prawdopodobnie będziecie pracować, jeżeli taką lub inną technologię wybierzecie. No i taki slajd, który jest bardzo trywialny, ale ja mam wrażenie, że wiele osób, szczególnie na początku swojej drogi. W ogóle o tym nie myśli niestety. A później z doświadczeniem to już jest łatwiej pójść w kierunku takich już stricte pasji niszowych rzeczy. No ale na początku musimy sobie życie ułatwiać, więc gdybyście się zastanawiali, czego tak naprawdę musicie się uczyć, no to odpowiedź jest, odpowiedź jest jedna. Tak? To znaczy, jako taki początkujący programista, to wy musicie umieć dokładnie to, czego wymagają od Was pracodawcy. Ja wiem jak to brzmi, ale raz jeszcze powiem, wierzcie mi, nie wszyscy biorą to pod uwagę, to znaczy bardzo łatwo jest popaść w taki hura optymizm na bazie, nie wiem, jakiegoś artykułu w sieci o jakiejś technologii, która zdobywa popularność, no ale nie zweryfikujemy tego i możemy się bardzo mocno e, zdziwić. No i po tej trywialnej rzeczy, oczywiście chciałbym was, Wam też powiedzieć trochę, trochę więcej konkretów, czego się w tej Javie uczyć. No, i tak naprawdę, wychodząc z tej trywialnej rzeczy, my jako Kodilla, zanim stworzyliśmy program naszego szkolenia, no to zadaliśmy sobie trudu, żeby z naprawdę ogromną liczbą osób na różnych stanowiskach w firmach, które po prostu zatrudniają dżawowców to byli team liderzy, to byli senior deweloperzy, architekci oprogramowania, czasem szefowie tych firm rozmawialiśmy z nimi. Na temat tego, czego oni tak naprawdę oczekują od modelowego kandydata na początkującego programistę Java. No i jakby abstrahując od, od wchodzenia tam w bardzo mocno techniczne rzeczy, to, to z mojej perspektywy to, co jest bardzo, bardzo ciekawe i o czym myślę warto, żebyście wiedzieli, to był generalnie taki przekaz, który płynął od, od większości tych osób, żebyśmy my skupili się. Nie na tym, żeby dotykać możliwie najszerszego spektrum możliwości, które Java oferuje, tak, żeby pokazać tutaj taką opcję, taką, taką, taką. Różne technologie towarzyszące, oczywiście one się znajdują w naszym szkoleniu, natomiast chodziło o to, żeby nie przeładować tego materiału liczbą zagadnień, natomiast żeby bardzo dobrze przygotować was z takich podstawowych kwestii, które dadzą wam bardzo solidne podstawy do tego, żebyście dalej rozwijali się już oczywiście w pracy. Natomiast to, żeby opanować te podstawy, no, ja o nich tak mówię i, i to generalnie są podstawy, natomiast i tak na to trzeba poświęcić kilkaset godzin. Natomiast jest różnica, kiedy poświęcimy kilkaset godzin na podstawy czegoś i jesteśmy w stanie się bardzo dobrze poruszać ze zrozumieniem tematu, niż kiedy poświęcimy taką samą liczbę godzin, ale na nie wiem, czterokrotnie szerszy materiał, i, i tak naprawdę wtedy niewiele z tego wynika. No. Oczywistą oczywistością jest to, że jako programista Java musieli opanować składnię Java tak samo jak każdego innego języka, w którym będziecie chcieli programować. No i jakby tutaj nie ma sensu, z mojej perspektywy się nad tym dłużej zatrzymywać. To jest już w ogóle taka podstawa podstaw. Natomiast razem ze składnią Java, my Was uczymy. W ogóle idei programowania obiektowego. Generalnie, programowanie obiektowe moim zdaniem najłatwiej wytłumaczyć, jak już ktoś faktycznie zacznie coś w tym kierunku robić. Natomiast to jest pewien paradygmat programowania, ażeby pewne Pewne funkcjonalności w obrębie oprogramowania były reużywalne, że tak na razie to powiem, korzystając właśnie z obiektów, z klas, między innymi. No i tak naprawdę te dwie pierwsze rzeczy to jest jakieś 40 godzin naszego, naszego materiału, tak? No, oczywiście, musicie opanować struktury danych tak, jak je ze sobą łączyć, i tutaj też bardzo przydatne są tak zwane wzorce projektowe, czyli. Tak, żebyśmy nie wymyślali koła na nowo, pewne takie uniwersalne, sprawdzone w praktyce systemy organizacji kodu właśnie w programowaniu obiektowym, które pokazują powiązania i zależności między klasami i obiektami i to generalnie ułatwia pracę z kodem. Oczywiście poza czystą Javą e, musimy opanować pewne technologie towarzyszące, które rozwijają nasze możliwości i pozwalają nam tworzyć więcej w tym języku. No i to zazwyczaj są biblioteki, frameworki właśnie. Jakie konkretnie, to sobie zaraz więcej powiemy. No oczywiście Java jako technologia stricte backendowa, no, wymaga również komunikacji z bazą danych, więc, więc tutaj też takie umiejętności musicie posiadać. Natomiast to, co nas tak naprawdę bardzo zaskoczyło, to jest, to jest ten punkt, a mianowicie to zazwyczaj zgłaszały osoby, które zarządzały zespołami, ponieważ mówiły, że to często bardzo na przykładzie studentów które, czy w zasadzie absolwentów już studiów, które mówiły, że okej, okay, te osoby są technicznie bardzo fajne, tak, są w stanie programować, natomiast ich wydajność bardzo mocno spada, ponieważ oni tak naprawdę nie mieli okazji, żeby pracować w takim faktycznym środowisku programistycznym i, i oni w ogóle nie znają bardzo wielu takich przydatnych, powiedziałbym, haków do chociażby właśnie no właśnie, ja tu napisałem tak bardzo 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 prostym językiem obsługa aplikacji do programowania, tak? Czyli tak zwanego IDE. No czyli aplikacji, w której tak naprawdę tworzymy kod. W przypadku takich języków stricte backendowych właśnie jak Java, no to te aplikacje mają Ogromną e, liczbę możliwości, które na co dzień mogą sprawiać, że wasza praca jest bardziej efektywna. No tylko trzeba wiedzieć, jak e, to wykorzystać i, i z czego w ogóle warto korzystać i w jaki sposób e, to robić. I to jest taki pewien zestaw, to jest taka pewna idea, wokół której my później wchodziliśmy e, z tematami technicznymi, że no okej, okay, idea programowania obiektowego, no to jak tego uczymy, struktury danych, wzorce projektowe, no to które, tak, framework. No to które? I oczywiście do tego sobie dzisiaj będziemy dochodzić. Widzę, że pojawiają się pytania. Ja oczywiście będę na nie odpowiadał, ale raczej w, w drugiej części. Okej, okay. generalnie, jak będziemy szli bardziej w kierunku konkretnych technologii, będziecie sobie porównywać różnego rodzaju materiały no to możecie trafić na takie tematy jak Swing, JavaFX, JSP czy serwlety. I to są takie tematy, od których raczej, raczej polecałbym wam stronić, ponieważ, no nie wiem, staram się na szybko, bo nie mam tego przygotowanego, ale na szybko wymyślić w głowie jakąś analogię. No z mojej perspektywy, ucząc się dzisiaj właśnie tych technologii wokół Javy, to jest troszkę tak, jakbyście chcieli zostać... Kierowcom zawodowym powiedzmy, a uczylibyście się jeździć konno. tak? To znaczy, teoretycznie poruszacie się też po drogach, tak? no ale jakby trochę nie w tym wieku. Tak? O co tutaj chodzi? Słynki JavaFX to są generalnie technologie, które służą do tworzenia no, tak zwanych graficznych interfejsów czyli to, czego my widzimy, to co my widzimy. Natomiast w aplikacjach desktopowych, czyli tych uruchamianych wprost na, na komputerze, tak? Tylko że dzisiaj większość developmentu to jest ten development webowy, czyli te aplikacje, które są hostowane po stronie serwera i nawet jak nam się wydaje, że my to uruchamiamy na naszym komputerze, to tak bardzo często to jest jakiś frontend, ale gdzieś tam napisany sobie. I też pobierane z, z serwera. Na no już backend zdecydowanie tym bardziej, i, i dzisiaj raczej takich, takich tworów się nie robi. Natomiast jeżeli chodzi o JSP i servlety, to też jest w ogóle ciekawa rzecz i, i, i zaszłość taka powiedziałbym już bardziej historyczna i legacy code tak zwany, czyli coś, co już byśmy woleli nie widzieć. No bo kiedyś było tak, że. Jak tworzyliśmy tą aplikację w Java, no to, to było tak pisane, powiedziałbym, od stóp do głów, tak? Czyli każdą funkcjonalność, ka każdy jakby element tej logiki biznesowej aplikacji pisaliśmy, ale razem z tym pisaliśmy też frontend. I generalnie JSP i serwlety też służyły do tego, żeby tworzyć tą warstwę wizualną danej aplikacji. Natomiast tutaj, żeby przenieść, powiedzmy, to jest takie bardzo obrazowe, żeby przenieść jakiś przycisk w aplikacji z lewej strony do prawej, no to to by wymagało od nas ponownego kompilowania całej aplikacji, a nie tylko zmiany po stronie frontendu. I patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, to jest totalnie bez sensu, ponieważ dzisiaj staramy się tworzyć kod wydajny, elastyczny, raczej opieramy się na tak zwanych API, tak, czyli Mamy, mamy aplikację, która ma pewne dane, i mamy dostęp właśnie za pośrednictwem API do tego, żeby pobierać dane z tej aplikacji, wyświetlać je, ale to, jakie wyświetlimy, to już będzie zależeć od takiej, powiedziałbym, wydzielonej aplikacji, wydzielonej warstwy frontendowej. Z drugiej strony, możemy za pośrednictwem API coś tam przesłać. No i tak wyglądają te wymiany informacji między sobą, więc jakby. To jest po prostu e, nie, niewydajna e, kwestia, i od tego stroncie, na to sobie dzisiaj, e, w tym roku i w latach następnych no, na pewno nie ma sensu tracić e, czasu. No to co w takim razie wypadałoby robić? No, i jeżeli patrzymy sobie na technologię, tudzież narzędzia, bo i takie tutaj wymieniłem, to można by mówić długo, tak? No bo o podstawach Java Wam już mówiłem. Nieco więcej powiedziałem, całe ja przez te podstawy rozumiem. Jak będzie potrzeba, to jeszcze, jeszcze będę to rozwijał. E, natomiast tak jak na poprzednim slajdzie pokazywałem, że wypadałoby to podeprzeć jakimś frameworkiem, jakąś biblioteką. No to w przypadku e, Java i to Java webowej, no, która, która po prostu króluje, no to. Mm, nie ma innego wyboru jak Spring, który jest takim modułowym frameworkiem. Dlaczego nie ma takiego wyboru, to Wam zaraz pokażę. No oczywiście, oprócz tego, że my w Javie jesteśmy w stanie się posługiwać całkiem sprawnie i, i pisać kod, no to my również powinniśmy być w stanie wersjonować ten kod, więc takie narzędzia jak Git, a potem tworzenie repozytoriów na GitHubie to jest coś, co my powinniśmy opanować. To nam też tak naprawdę pozwala współpracować z innymi programistami. No a w przypadku Javy Zawsze będziecie współpracować z innymi programistami. Baza danych, czyli SQL, taki klasyczny wybór właśnie do tego języka. No, jak mówimy o bazach danych, no to znowu kolejne biblioteki, frameworki. No i tak naprawdę, Hibernate to jest coś, co, co jest takim dzisiejszym standardem, jeżeli chodzi o mapowanie baz danych dzisiaj. No i idziemy dalej, mamy, mamy narzędzia, no chociażby takie jak JUnit. Czyli po prostu uczymy się tak zwanych testów jednostkowych. No ale też przydałoby się czasem, nie zawsze, ale czasem by się przydało, żebyście byli w stanie wystawić jakiś prosty frontend do tej swojej aplikacji, chociażby po to, żeby. Żeby już tam osoby, które się stricte frontendem zajmują, dalej sobie te dane pobierały i się zastanowiły jak to ma wyglądać. Natomiast podstawy HTML, -a, CSS -a, czy JavaScriptu was również tutaj nie powinno minąć, to też później wam może otworzyć ścieżkę gdzieś tam dalej, gdybyście chcieli pójść w kierunku Full Stack'a i my jeden moduł dotyczący właśnie tego również do naszego szkolenia wrzucamy. Ja tutaj też zaznaczyłem Jira, czyli taki chyba najbardziej popularny dzisiaj, szczególnie w dużych organizacjach, system, który tak naprawdę organizuje pracę programistów i o ile my jesteśmy szkołą programowania, więc uczymy technologii, no to znowu wracam do tego, co mówiłem wcześniej, rozmawiamy z pracodawcami, no i i nie jest potrzebny tylko programista, który technicznie ogarnia, ale też taki, który jest w stanie współpracować w zespole, tak? Więc umiejętność obsługi takich narzędzi, z których korzystają na co dzień programiści, są, jest, jest jakby niezbędna. No i Wy również z takich narzędzi na naszym kursie korzystacie w przypadku Java Developer Plus w trakcie projektów grupowych. No i tego jest oczywiście o wiele, o wiele, o wiele więcej. I tutaj Was zachęcam do tego, żebyście sobie sprawdzili nasz informator tam tydzień po tygodniu piszemy, czego my tak naprawdę uczymy, więc nie ma sensu, żebym się na ten temat jakoś bardzo, bardzo, bardzo mocno rozwodził, bo, bo możemy wejść w takie szczegóły, gdzie, gdzie pewnie większość osób powie, o czym on tutaj w ogóle nawija. A myślę, że nie o to chodzi, myślę, że bardziej chcecie zrozumieć, jaka jest, jaki jest potencjał w tym języku i. I czy z tej perspektywy warto w to iść, bo tak naprawdę kolejne jakby etapy nauki no dopiero będą wam otwierać oczy na to, e, jakie kolejne rzeczy powinniście zrozumieć, i dlaczego. E, ja przed chwileczką powiedziałem, że wam wytłumaczę, dlaczego stawiamy na Springa jako. Jako, jako framework, Spring generalnie jest modułowy, więc spotkacie się jakby z różnego rodzaju modułami Springa. Natomiast jest takie badanie firmy JetBrains, ono jest co roku przeprowadzane i są tam programiści różnych technologii pytani. Natomiast ja tutaj się skupiam oczywiście na programistach Java, no i oni na pytanie, z jakich frameworków webowych w Java korzystasz, sami widzicie, jak odpowiadają, więc oczywiście możecie gdzieś tam. Usłyszeć, że play framework jest ciekawy, no bo generalnie jest. Natomiast jak 5% programistów Java z niego korzysta, to są ku temu pewne powody. Podstawowe powody są takie, że po prostu projektowo się z tego rzadko korzysta. No i właśnie dlatego my stawiamy na Springa, bo to jest jedyny realny wybór. No i tak jak mówiłem, gdybyśmy chcieli tak sobie powiedzieć, Dokładniej, czego my się w tej Javie powinniśmy uczyć, jeszcze dokładniej niż, niż ja to zrobiłem do tej pory. No to tak naprawdę jest taka możliwość, że my moglibyśmy sobie przejść, w zasadzie ja mógłbym Wam opowiedzieć, jak to wygląda, nawet dokładniej niż w naszym informatorze, czego my po kolei uczymy. Natomiast rzućmy sobie okiem na to, jak to wygląda w naszym preworku, czyli takich materiałach podstawowych, które my Wam udostępniamy do wykonania przed oficjalnym startem kursu i te materiały Wam powinny zająć też około 20 godzin. No i my w takim preworku, z który, którym zaznajomiacie się jeszcze Skoro przed startem kursu, to w sposób samodzielny. Tak naprawdę uczymy Was podstawy składni tego języka, tak? Mówimy, co to są zmienne, co to są tablice, no, to generalnie dotyczy programowania w ogóle, co to są instrukcje warunkowe, no ale też na przykład, co to są typy prymitywne, to jest pewna różnica między, między obiektowością a typami prymitywnymi. Mógłbym w to wchodzić, ale, ale myślę, że nie ma sensu. Generalnie typy prymitywne to w odróżnieniu od, no dobra, to już, to już jak zacząłem, to powiem, odróżnieniu od obiektów to są, takie, to są takie sytuacje, gdzie my tak naprawdę operujemy bezpośrednio na wartościach tych, tych typów, a nie, nie referencjach, nie odniesieniach, tak jak wygląda to w przypadku. Obiektów. No właśnie, o obiektowości mówimy. Mówimy, co to są klasy, obiekty, pola, co to są metody, jak działa dziedziczenie, czym jest w ogóle dziedziczenie. No i oczywiście coś, co w Java musimy zrobić, czyli kompilować kod, żeby, żeby on działał. No i to jest tak naprawdę to, co wy robicie jeszcze samodzielnie w, w pierwszym tygodniu takim preworkowym. Natomiast faktyczny pierwszy tydzień nauki tak naprawdę pokazuje wam. Różnice między tym paradygmatem obiektowym, wersus strukturalnym, czyli czymś, co tak naprawdę napisaliście na samym początku, czyli pisaliście po kolei, jak pewne rzeczy się tam powinny wykonywać. No i tak naprawdę w tym pierwszym tygodniu trochę powiedziałbym ratujecie ten kod napisany w sposób strukturalny, przepisujecie go do podejścia obiektowego, żeby uratować się przed tak zwaną falą ifów, tak? czyli no nie wiem, e, piszecie powiedzmy program do obsługi księgowej, no i tam tych warunków może być dużo. tak? Jeżeli ktoś Szczególnie dzisiaj, więc poniżej 26 lat, no to stawka podatku 0. Jeżeli zarabia do, te, do takiej tam kwoty, to stawka podatku 18%, a jeżeli powyżej, no to już tam 32%, a jeżeli jest na liniowym, to 18%, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można to ograć w inny sposób bardziej czytelny i bardziej przejrzysty. No, zaczynają się też trudne słówka, które są. Szczególnie w tej pierwszej części tutaj związane właśnie z, z programowaniem obiektowym, jak polimorfizm, enkapsulacja. No i znowu możemy sobie zastanawiać, się co to znaczy, ale trzeba się w to wgryźć. I też nie widzę sensu, żebym wam o tym opowiadał. Mówimy sobie o klasie abstrakcyjnej. I to jest materiał znowu na jakieś 15, 20. Godzin. W drugim tygodniu dochodzą kolejne rzeczy. Uczymy takiej tak naprawdę podstawowej pętli for, tak? czyli e, wykonujemy kolejno pewne, pewne rzeczy. Mówimy o, o notacji big O, która pozwala wam znaleźć optymalny e, m, algorytm, która pozwala wam oszacować e, na bazie danych, które macie na wejściu, Jaka liczba obliczeń jest niezbędna, żeby wykonać pewne, pewne, e, pewne działania, do których e, chcemy doprowadzić? Mówimy sobie o kolekcjach, o hashmapie. No i widzicie, to jest jakby drugi tydzień, gdzie troszkę się wgryzam w te detale, w ogóle nie pokazując kodu. Natomiast mam takie przeświadczenie, że, no, że to są takie tematy, które po prostu trzeba zobaczyć, do których trzeba przysiąść. No i oczywiście ja wam w trakcie godzinnego webinara nie jestem w stanie e, przedstawić. Wszystkiego, czego powinniście się nauczyć w ciągu dziewięciu miesięcy na tym poziomie zaawansowania. A po drugie, to nie ma sensu. Dlatego, że nawet gdybyśmy sobie przeszli przez definicję, czemu są, czym są kolekcje, tak no, mogę powiedzieć, że kolekcje to są generalnie zbiory obiektów tego samego typu, tak? no, tylko wtedy musimy wrócić, co to są obiekty i co to jest programowanie obiektowe, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Na tym etapie mniej więcej bym się zatrzymał i jakby jeszcze raz wam przypomniał, że Kodilla Komu kośnik informator pokazuje wam pewną ścieżkę, czego my uczymy i w jakiej kolejności. I generalnie warto się na tym oprzeć, bo to wynika z tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli wynika z zapotrzebowania pracodawców, czyli technicznie podeszliśmy do tego, co oni podali nam tutaj w tym składzie, który wam już dzisiaj omawiałem, ponieważ już 37 minut. Za nami, to nie wchodząc jakby w kolejne tygodnie, tydzień po tygodniu, nie pokazując kolejnych aspektów technicznych, czego musicie się uczyć, no bo tak jak mówię, to, to trzeba przejść po kolei, żeby, żeby, żeby to rozumieć. No to myślę, że powoli możemy sobie przejść do tego rozważania, co jest za, co jest ewentualnie przeciw Javie w Waszej e, sytuacji. No i pojawiają się często pytania. Na temat tego, czy Java jest trudna. No i gdybym miał odpowiedzieć krótko na to pytanie, to bym odpowiedział: no tak, Java jest trudna. Natomiast z mojej perspektywy, te trudności, które w Java się pojawiają, one tak naprawdę w 99% przypadków są w innych miejscach niż początkujące osoby mogłyby zakładać. No bo okej, okay, zazwyczaj kiedy hmm, początkujące osoby. Rozważają podjęcie się nauki takiego lub innego języka programowania, no to pojawia się, który jest łatwiejszy do nauki, który jest łatwiejszy do pisania. I tutaj bardzo różne dziwne historie słyszę. Natomiast prawda jest taka, że generalnie, żeby rozpocząć programować, to, to trzeba się troszkę przestawić swój sposób myślenia. No i też trzeba właśnie zrozumieć to podejście obiektowe, bo dzisiaj tak się, tak się po prostu programuje. Natomiast później, tak już naprawdę, w jakim języku będziecie to robić? No, to jest kwestia pewnych paradygmatów, które te języki mają, i, i kwestia pewnych niuansów dotyczących składni. Natomiast tych przepaści ogromnych nie ma. Okej, okay. na początku niektóre języki mogą Wam więcej wybaczyć niż Java, bo nie ma tam takiego sztywnego typowania, jest Java jest trochę bardziej restrykcyjna, bym powiedział. Natomiast to jest temat na pierwszych kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin nauki. Potem to tak naprawdę przynosi plusy, bo skoro coś jest bardziej restrykcyjne, no to ciężej jest coś zepsuć, i tak to wygląda e, faktycznie. Natomiast te problemy pojawiają się właśnie w innych miejscach, moim zdaniem. Bo, tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, Java to raczej wielkie aplikacje, no i pewnie wielkie problemy się z tym wiążą, tak? No bo wielkie aplikacje robi po prostu wiele osób. Te aplikacje są rozwijane latami, no i utrzymywane również kolejnymi latami, tak? Więc w takich projektach jest wiele osób na różnym poziomie zaawansowania, od architektów oprogramowania przez seniorów, wewnętrznych trenerów. Analityków biznesowych i nie tylko biznesowych, ale też juniorów, którzy wykonują pewne prostsze, e, prostsze prace. To oczywiście wiąże się ze stałą w zasadzie rekrutacją i wdrażaniem pracowników, i to z perspektywy juniorów jest akurat bardzo dobre. Natomiast występuje też tutaj szereg technologii wspomagających, które zazwyczaj ja tu napisałem, są w korpocenach, tak, to znaczy e, takie profesjonalne systemy bazodanowe to naprawdę mogą kosztować tak, że, e, że ciężko jest zliczyć te zera, no i też dlatego głównie korporacje z tych rozwiązań korzystają, tak. E, jakby kontrola wersji i sposób prowadzenia zmian e, przy tak ogromnych projektach też oczywiście jest pewną kwestią problematyczną, no i takich rzeczy jest, jest wiele, wiele, wiele więcej. Co jest w tym trudnego? No, Generalnie, ktoś musi mieć wizję tak wielkiego systemu, całej architektury, jak, jak połączyć pewne funkcjonalności między sobą. Ktoś musi wybrać te nietanie technologie towarzyszące, ktoś musi pilnować tego, tych prac, dbać o wydajność tych tworzonych aplikacji czy programów. Tak jak wcześniej mówiłem, ktoś musi zarządzać wprowadzaniem zmian w kodzie. Żeby to wszystko się nie posypało, żeby to, co my zrobiliśmy, nie wpłynęło negatywnie na fragment, nad którym pracował nasz kolega, czy koleżanka z zespołu, albo w ogóle jakiś inny zespół, no i ktoś te poprawki i nowe funkcjonalności musi dodawać przez lata. Natomiast tak naprawdę te, te wszystkie problemy i to jest takie światełko w tunelu, i oczko opuszczone w waszą stronę, no to nie są tematy dla juniorów, tak? To znaczy, jeżeli jest jakaś firma, która od juniora, czyli początkującego programisty, wymagałaby stworzenia architektury systemu, no to ja bym się mocno bardzo zastanowił nad tą firmą, tak? No i w przypadku Java, gdzie, gdzie mamy raczej doświadczenie z korporacjami, które właśnie tych programistów zatrudniają, no to, to po prostu nie nastąpi. Java, oczywiście, w pewien sposób. Powiedziałbym, rozwiązuje te problemy, no bo ponad 20 lat ten język jest rozwijany, no i wytworzyło się naprawdę wiele takich ustandaryzowanych sposobów tworzenia programów. No i tak, jak na samym początku mówiłem, to co potrafi być problematyczne na starcie, jest generalnie. Czymś dobrym w dłuższej perspektywie, no bo trzeba w pewien sposób bardziej precyzyjnie pisać niż w niektórych innych językach. Natomiast czytelność kodu to jest pewna podstawowa rzecz, bo tak naprawdę programiści więcej czasu spędzają na czytaniu kodu, który już został napisany, niż w tworzeniu nowego. Bo żeby napisać nowy, trzeba się odnieść do tego, który już był, tak? Więc jakby czytelność tego jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Więc jeżeli ten kod jest trochę cięższy do napisania, to on finalnie później jest łatwiejszy do czytania i to jest Ogromnie dużo większa zaleta niż problem, tak naprawdę. No i w ten sposób też trochę Java, jakby swoim systemem, swoimi pewnymi paradygmatami, powiedziałbym, daje taki nacisk na bezpieczne, w cudzysłowie, programy, ale bezpieczne z tego punktu widzenia, że ciężko jest napisać coś w taki sposób, żeby to rodziło dalsze problemy. No bo generalnie z programowaniem bywa tak, że my możemy dojść do jakiegoś wyniku w jakiejś prostej funkcjonalności czy w jakimś prostym obliczeniu, do którego chcielibyśmy dojść, natomiast kod napiszemy w taki sposób, że potem ciężko go będzie rozwijać, tak? bo czegoś nie przewidzieliśmy. Java raczej rzadko na takie rzeczy będzie nam pozwalać, stąd. Cięższe do pisania, ale łatwiejsze do czytania i łatwiejsze do rozwijania. No i nawet dzięki temu, nawet początkującego, początkującemu, przepraszam, programiście, e, ciężej jest coś po prostu zepsuć. Zanim przejdziemy do Waszych pytań, no to jeszcze takie, takie krótkie podsumowanie, żebyście mogli wyłapać, czy nauka Java jest dla Was, tak? E, to znaczy, na pewno trzeba się tutaj nastawić na solidną dawkę nauki. My to przedstawiamy jako taką alternatywę do, do studiów, no bo kilkaset godzin nauki przez parę ładnych miesięcy. To, to można to tak e, jak najbardziej interpretować. No Java jako język backendowy, na pewno jest dobrym wyborem dla osób, które mają taką zdolność analitycznego, e, być może nieco bardziej abstrakcyjnego myślenia, tak? czyli e, no kod, który piszemy na backendzie, to są często, nie wiem, setki, tysiące linijek, ale gdzieś tam wynikowo: e, to, to w tej warstwie graficznej, w warstwie frontendowej, którą widzi użytkownik końcowy, to, no to nie wiem, no to może być jakaś liczba, która po prostu sumuje wartość jego koszyka, ale wy musieliście, nie wiem, tak ten sklep internetowy powiedzmy na takim przykładzie stworzyć, że jak ktoś dodał bluzkę tego rozmiaru, to ona może miała inną cenę, trzeba było to pobrać z bazy, dodać do czegoś, jakiś kot rabatowy gdzieś między i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się musiało przeliczyć, to wszystko trzeba było napisać, a user na końcu tam widzi po prostu kwotę, niby co się takiego zadziało, no ale, ale trzeba być w stanie analitycznie do tego podejść, no i właśnie czasem bardziej abstrakcyjne, bo, bo nie widać jakby od razu tych efektów. One, one przychodzą dopiero, jak zakończymy pewną, pewną partię pracy nad, nad kodem. Natomiast Java jest jak najbardziej językiem, którego można się nauczyć, niezależnie od tego, czy miało się wcześniej styczność z programowaniem, czy też nie. Natomiast jeżeli mieliście chociażby na studiach, no to na pewno będzie Wam łatwiej, bo na studiach mieliście albo Java właśnie, albo C Sharpa, czyli taką e, wprost konkurencję ze stajni Microsoftu dla Java, tylko ciut mniej popularną, dlatego C Sharp, Java, no Java, bo więcej pracy, tak? Albo ewentualnie mieliście C czy C, no to też Wam będzie w miarę blisko do, e, do Java. Natomiast no fajnie by było, gdybyście chcieli tworzyć duże aplikacje, no bo tak jak to już powtarzam po raz, nie wiem, może ktoś podlicza, ale pewnie o okolicach 15 razu. Generalnie większość ofert pracy w Javie, e, no będzie dotyczyło większych aplikacji, to tworzonych w większych zespołach, często w, w korporacjach. E, no i co do tej nauki, odnosząc to do studiów, no właśnie. To około 20 godzin tygodniowo przez minimum 6 miesięcy w przypadku, w przypadku programu Java Developer Plus, gdzie dokładamy Wam 3 miesiące praktycznych projektów, no to jest to wtedy 9 miesięcy. Natomiast Java też odpłaca to wszystko. Generalnie rzecz biorąc średnio większymi zarobkami niż większość innych technologii. Tak? No w, w przypadku web dewelopera, który u nas jest oparty na Javascriptie, druga przodująca technologia, no to, mm, no to z, też z naszych danych wynika, że e, absolwenci Javy zarabiają średnio 20% więcej. No i właśnie skoro chcecie tworzyć duże aplikacje, no to przydałoby się, żebyście chcieli pracować po prostu w dużej firmie, żeby to nie był dla Was minus, dla niektórych jest, ale dla niektórych jest to plus, no bo duże firmy zazwyczaj mają, nie wiem, bardziej bogatą paletę chociażby benefitów, tak? No i to, to tyle z mojej strony. Udało, udało nam się dojechać do, do pytań jeszcze z zapasem czasu na to. Głównie dlatego, że stwierdziłem, że nie ma sensu przechodzić tydzień po tygodniu przez cały program i wgryzać się w aż takie szczegóły. No i oczywiście, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to jest najlepszy moment, żeby je zadać. Ja już zerkam na drugi monitor, no i patrzę, co, e, co wcześniej zostało przez was. Napisane. Wiem, że już na samym starcie były jakieś pytania, także, także cofnę się wcześniej. No a wy, jeżeli czekaliście na ten moment, no to zachęcam do tego, żeby właśnie e, te pytania zadać. Tutaj Mateusz jakby odwołał się do statystyk Githuba i ja je oczywiście znam, natomiast powtórzę raz jeszcze. Patrzmy głównie przez perspektywę ogłoszenia pracy. I o ile Python jest ciekawą technologią i również w Polsce się rozwija, to w Polsce on dalej jest zdecydowanie dalej po prostu. Może się to zmienić powiedzmy w w ciągu pięciu lat, ale, ale wcześniej nie sądzę. Z tej dynamiki na polskim rynku tak to wygląda. W Stanach wygląda to trochę inaczej. W Stanach też dużo bardziej popularny jest Ruby on Rails, a w Polsce tych ogłoszeń o pracę jest tak z no, dziesięć razy mniej spokojnie w Rubim na przykład. Także głównie patrzymy na to, co się dzieje u nas. Okej. Okay. Wracając do wcześniejszych pytań. Czy zdarzało się ktoś, że ktoś rezygnował w trakcie kursu, stwierdził na przykład, że programowanie nie jest dla niego? No tak, zdarza się tak. Mimo, mimo tego, że my też możemy udostępnić wam pewne takie darmowe materiały. No ale w przypadku Java, poza, poza tym, że jest takie 14 dni standardowe na testy, no to w ogóle jeszcze wcześniej macie ten prework, a te 14 dni liczy się od oficjalnego startu szkolenia. Więc tak naprawdę, no blisko miesiąc w pewnych scenariuszach, a trzy tygodnie to spokojnie, możecie się zaznajomiać z tym językiem no i stwierdzić, czy chcecie to kontynuować, czy też nie. Jeżeli w ciągu 14 dni powiecie, że, no, że, że, że nie, że to jest jakby totalnie nie dla was, no to, no to my oczywiście wszelkie środki zwracamy, rozumiemy to jako swego rodzaju próbę, i jest to w pewien sposób naturalne. Ja myślę, że jak najbardziej programowanie nie jest dla każdego, natomiast warto, warto spróbować. No jeżeli tu jesteście, no to w pewnym sensie już chcecie spróbować. A Krzysztof, w jaką literaturę się zaopatrzyć? Co do literatury, to ja mam taki problem, że generalnie e, powiedziałbym z książek Dużo bardziej efektywnie korzystają osoby już doświadczone w tym temacie, to znaczy ktoś, kto już programistą jest, on wtedy weźmie książkę, weźmie sobie tą esencję, co potrzebuje, siądzie do komputera i zaimplementuje. Natomiast od zera ciężko się uczyć, ale w przypadku Javy no, taką pozycją chyba najczęściej polecaną, tak sądzę i... I w pewnym sensie najbardziej rozsądną, żeby, żeby już na tym etapie początkowym zacząć coś tutaj czerpać, no to jest Thinking in Java. Zaraz też podlinkuję. Natomiast no książki zazwyczaj mają ten problem, akurat w przypadku Java to jest fajne, że dłużej im potrzeba, żeby się zdezaktualizować. No w przypadku frontendu to jest tak. Natomiast Często jest tak, że w książkach jest mało praktyki. One często nie zachęcają was do tego, żeby usiąść. Tylko no, czytaj sobie dalej, jak my żeśmy tu zakodowali. Nie? No i poświęcimy tam x czasu na lekturę książki, ale x razy 5 trzeba by poświęcić na to, żeby pisać, żeby, żeby coś z tego było. Więc generalnie do, do tego przede wszystkim zachęcam. Marcin, dosyć, dosyć długie pytanie, ale okej. Okay. Mając pewne podstawy C-Sharpa, rozpoczynając naukę programowania w Java, e, na czym poza nauką składnie oczywiście, na czym najlepiej skupić się na początku? Na aplikacjach, na aplikacjach desktopowych, webowych, Android, w jakim kierunku pójdźmy mieć największe szanse na zatrudnienie w krótkiej i dłuższej perspektywie? E, okej. Okay. jaki jest najbardziej popularny wzorzec wrze, projektowy? Przepraszam. No wzorców projektowych popularnych jest całkiem sporo, tak? Singleton to jest chyba taki pierwszy, który się w ogóle podaje jako taki. Natomiast on na pewno nie jest wystarczający. Tak? No jest, nie wiem, z pięć, 6 takich, które bardzo często się przewijają w projektach, ale zacząłem odpowiadać od końca, więc może od początku. Na aplikacjach desktopowych, webowych czy Android. Patrząc z punktu widzenia tego, jak wygląda rynek pracy, no to desktopowe zdecydowanie nie. Zostają nam webowe i Android. No i tutaj znowu, póki co i myślę, że to jeszcze trochę potrwa, będą te aplikacje webowe. Android jest pewną alternatywą, pewnego rodzaju drugą młodością Javy, ale to, to już jest taki wybór, gdzie powiedziałbym, stawiasz na jakieś swoje, swoje preferencje. Tylko i wyłącznie z punktu widzenia ofert pracy, to no to są to wciąż aplikacje po prostu webowe. Okej. Okay. No i z perspektywy zatrudnienia w krótkiej, dłuższej perspektywie w średniej perspektywie i krótkiej, to na pewno aplikacje webowe. W dłuższej perspektywie, no to bardzo odważne by były jakiekolwiek predykcje, jeżeli chodzi o świat IT. Było znowu pytanie a propos literatury, to podałem tą jedną pozycję. Jakby polskie, polski tytuł wolno tłumaczony to było myśleć w Java, natomiast anglojęzyczny tytuł to Thinking in Java. Nie wiem, czy on jest tak na polski przetłumaczony. Chyba nawet polska, polska wersja również ma angielski tytuł, tak mi się wydaje. E Ciekawe pytanie od, czy, od, od Macieja: jak uczyć się programowania, by uczyć, uczyć się w czasie pasywnym? Czy możliwa jest nauka tak jak nauka języka podczas jazdy samochodem itp? No, generalnie z programowaniem jest to bardzo, bardzo ciężkie. To jest możliwe, powiedziałbym znowu, tylko na pewnym etapie zaawansowania, gdzie z gdzie jakichś konkretnych, bardzo technicznych dyskusji. Nie wiem, między dwójką doświadczonych programistów, byłbyś w stanie coś wyciągnąć i następnego dnia zaimplementować w swoim projekcie. No ale od poziomu zero no to jest po prostu niemożliwe. Nie? To, jest tak, to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli nauczyć się prowadzić samochód, nie jadąc nigdy samochodem, no ale słuchając z perspektywy pasażera, słuchając w radiu, jak ktoś opowiada, no to żeby ruszyć samochodem, to lewa noga na sprzęgło, dociskasz i tam prawą ręką wrzucasz jedynkę. No nie zadziała, no, no, no nie wszystko jesteśmy w stanie w ten sposób obejść. Grzegorz, a propos pytania, na jaką edycję się zapisać, to edycja grudniowa się jeszcze nie rozpoczęła, natomiast tam już udostępniliśmy pre-work, czyli te materiały wstępne. No i tak jak mówię, one zajmują mniej więcej te 15-20 godzin. Natomiast oficjalny start to jest 4 grudnia, więc jeżeli wiesz, że przez ten tydzień jesteś w stanie już się uczyć, no i w ten sposób szybciej rozpoczniesz naukę, wystartujesz Bootcamp, to jeszcze edycja grudniowa jest jak najbardziej dla ciebie. Jeżeli w tym tygodniu wiesz, że nie znajdziesz czasu, no to nie ma sensu gdzieś tam na początku sobie komplikować życia, i wtedy możesz rozpocząć od edycji styczniowej i analogicznie przed styczniem przerobić pre do którego też będziesz miał wcześniej dostęp. A propos materiałów na start i w ogóle czegoś, co moglibyście zobaczyć, w jaki sposób w ogóle jest pisany kod w Javie, no to my stworzyliśmy tak zwane wyzwanie Java, gdzie co kilka dni, jeżeli się zapiszecie, będziecie dostawać pewne zadania do wykonania w Java, tam napiszecie swój pierwszy kod, właśnie poznacie czym jest programowanie obiektowe. To jest w ogóle jakby taka pewna podstawowa informacja, jeżeli chodzi o dzisiejszy świat programowania. No i zrobicie tych kilka ćwiczeń praktycznych, pracując nad wyszukiwarką lotów, także myślę, że, myślę, że warto. Nie, Kamila. Nie o to chodzi, że inne języki będą jako takie, natomiast zdarza się, generalnie tak jest i to z wieloma różnymi rzeczami, że jakby są pewne rynki, które kreują trendy, są pewne rynki, które są bardziej rozwijające się i w pewien sposób adaptują to, ale nie wiem, z jakimś tam opóźnieniem. To znaczy w Stanach jakiś język programowania może być bardziej popularny, z tego względu, że z jakiegoś powodu wytworzyło się chociażby tam większe community, bo nie wiem, twórca tego języka był znaną postacią w Dolinie Krzemowej powiedzmy, strzelam, i, no i tam wiele startupów inwestowało w te technologie i, i to robią, natomiast z jakiegoś powodu w innych krajach być może nie. Generalnie większość trendów jest globalna, natomiast kiedy patrzymy z perspektywy osoby, która wchodzi na rynek pracy, no, to wydaje mi się, że nie wystarczy nam sobie poczytać, jaki na świecie jest najbardziej popularny język programowania, tylko popatrzeć, jeżeli na przykład mieszkałem we Wrocławiu, jakie mamy firmy, które we Wrocławiu zatrudniają programistów. Tak? Bo, bo nawet z perspektywy Polski, chociaż akurat tak nie jest, ale mogłoby tak być i pewnie w mniejszych miejscowościach może się tak zdarzyć, że mimo tego, że Java i JS są najbardziej popularne w skali całego kraju. No to nie wiem, no to, to może być jakieś miasto mniejsze, gdzie większych firm nie ma. Jest jakaś mniejsza, która pisze kod, akurat powiedzmy, nie wiem, w PHP. -ie. No i tam będzie akurat praca dla kogoś z PHP. Nie? Więc jakby o, o to mi chodziło. Musimy zawsze patrzeć przez, przez swój własny pryzmat, a link do wyzwania Java jest już na e, czacie. Natomiast nie ma czegoś takiego jak wersja językowa danego języka. No, jakby deklaruje się rzeczy po angielsku, co jest dobrą praktyką. Zdarzałem się jakieś kwiatki, typu jakieś tam dosyć, dosyć znane to było, że tam wyciekł jakiś kod tworzony na potrzeby PKP Intercity, i to być może wynikało z jakiejś nadinterpretacji ustawy, która tam chroni język polski, że że tam były jakieś takie śmieszne, śmieszne warunki typu if, pasażer, z, pse, z psem, den, coś tam, jakieś deklaracje zmiennych po polsku. Ale generalnie y, tworzymy to w języku angielskim, no i składnie jako taka też korzysta z języka angielskiego, natomiast są to takie słowa, które... Po pierwsze jakiś zamknięty słownik, a po drugie, które często przez native'ów też nie byłyby tak zrozumiane. No nie wiem, typu branch przez, przez statystycznego Brytyjczyka byłby zrozumiany inaczej niż przez programistę. Tak? Natomiast język angielski na takim poziomie czytania ze zrozumieniem w tej branży trzeba znać. Rafał, ten, te 20 godzin to jest, no to jest czas, który jakby sumarycznie musisz poświęcić w danym tygodniu, żeby opanować cały materiał, żeby iść z tokiem kursu. Taka, taka średnia, tak? No to znaczy, no może to być, nie wiem, 17 godzin, a czasem 23, bo różnym osobom różne zagadnienia potrafią coś więcej lub mniej zająć, ale no to jest taka średnia z naszego doświadczenia i, i bazując na tym, jak radzili sobie nasi dotychczasowi kursanci. Krzysztof, a propos certyfikatów, to nie wystawiamy certyfikatu, tylko zaświadczenie. To jest o tyle różnica, że certyfikat może wystawić każdy, natomiast my wystawiamy zaświadczenie zgodne z normą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast, jakby mimo tego, z mojej perspektywy i z moich doświadczeń wynika, że niezależnie od tego, jaki miałbyś papierek albo jakiego byś nie miał, to w branży IT musisz pokazać, co umiesz, i jeżeli umiesz, to, to bardzo dobrze i to jest czynnik decydujący, a jeżeli nie umiesz, to możesz mieć dowolny dokument. I pracodawca powie, dziękuję, do widzenia. To jest, myślę, w tej branży bardzo uczciwe i bardzo fajne, że weryfikujemy się przez umiejętności. No i tak to po prostu wygląda. Ok, bo my tutaj sobie mówimy o pytaniach. Ktoś tutaj pyta o laptopa i mówi o Black Friday. A ja zapomniałem powiedzieć o dosyć istotnej, pewnie z punktu widzenia osób, które chciałyby się z nami uczyć rzeczy, a mianowicie, że my również mamy ofertę na Black Friday i, 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 i tak naprawdę rozszerzoną na cały tydzień, i z kodem hashtag Blackweek możecie o 15% taniej do naszych kursów dołączyć, i ta oferta jest ważna do. Patrzcie jak napisałem, do 25.59. No nie ma takiej godziny. No to umówmy się, że przesuniemy do pierwszej w nocy w sobotę. Albo do wyczerpania miejsc w promocyjnej cenie. Natomiast Maciek, a propos twojego pytania... Hmm, Takby czas pracy na baterii nie wiem, co miałby wnosić do samego programowania. Bo zazwyczaj programista po prostu siedzi i tak z tym laptopem i ma podłączony monitor, albo i dwa zewnętrzne, jest non stop podłączony. Natomiast e, to też jest taka moja rada, żebyście nie zaczynali. Próby albo przygody z programowaniem od tego, żeby kupić lepszy komputer, lepszy monitor, wygodniejszy fotel, bardziej ergonomiczną myszkę, podkładkę na nadgarstek, no i pewnie klawiaturę mechaniczną, bo, bo generalnie lepiej się pisze. No i zanim cokolwiek zrobicie, to wydacie Bóg wie ile, a po tygodniu się okaże, że być może to nie jest dla Was. A może jest dla Was. Ale to nie jest najważniejsze, tak? Znaczy, pewna wydajność w przypadku backendowych języków, które musicie kompilować u siebie, jak, jak tworzycie ten kod, jest niezbędna. No ale jakby nie ma co przeginać. Nie ma, nie ma co przeginać i do tego, do tego Was zachęcam. Czy zakładanie własnej działalności gospodarczej jest w sektorze IT normą? No tak, no to jakby bardzo często się programiści. Tak zwanie, samozatrudniają, sprawa jest bardzo prosta i, i dotyczy wprost podatków. Tak? No od, od pewnej kwoty jest to bardziej opłacalne dla obu stron, mówiąc, e, mówiąc wprost. E, już nawet nie wchodząc gdzieś tam w nowe regulacje typu IP Box, który tam wymaga specjalnych konstrukcji w umowie, żeby płacić tylko 5% podatku dochodowego, ale no takie możliwości też też jakby istnieją od niedawna. E, Stanisław, czy mógłbym na szybko powiedzieć coś więcej na temat trzech miesięcy praktyki? Mm, tak, generalnie wygląda to tak, że to nie są trzy miesiące praktyki ciągiem, tylko to jest tak, że mamy dwa miesiące nauki, potem miesiąc na projekt praktyczny, który jakby kumuluje całą tą wiedzę z miesiąca i z tych zadań, które robiliście, w jeden projekt, nad którym pracujecie miesiąc. I ten pierwszy projekt jest projektem indywidualnym. Potem uczycie się kolejne dwa miesiące i macie kolejny projekt, drugi. Natomiast ten drugi projekt jest projektem grupowym i tutaj pracujecie z innymi e, kursantami. E, jeden z mentorów wciela się w rolę tak zwanego PM-a, który rozdziela tak zwane taski, czyli zadania. No i wtedy też uczycie się takiej współpracy w grupie. I moim zdaniem to jest bardzo, bardzo istotny element, no bo on tak naprawdę przystaje do tego, co później mm, robicie w pracy. No, praca w grupie jest niezbędna. E, potem uczycie się kolejne dwa miesiące. Czyli standardowo dostajecie nowe materiały, realizujecie zadania, mentor je sprawdza i tak dalej, i tak dalej. I na zakończenie kursu macie, macie kolejny projekt, tylko ten projekt jest jakby takim. My to nazywamy pracą dyplomową, chociaż dyplomów tutaj nie rozdajemy, ale chodzi o to, że na samym starcie tylko jakby ustalacie z mentorem pewne, pewne ramy tego projektu, natomiast to od Was zależy tak naprawdę, jak bardzo go rozwiniecie. No i wypadałoby tutaj, jakby pokazać swoje umiejętności z całego przebiegu kursu. No i to też jest bardzo fajny wsad do tego, aby pokazać ten kod potencjalnym pracodawcom przed tym. Jak zaproszą Was na rozmowę o pracę. Zresztą to też może być jeden z tych powodów, dla których Was na taką rozmowę zaproszą. Właśnie te e, projekty. E, Okej. Okay. No wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że na większość pytań udało mi się udzielić odpowiedzi. Ja oczywiście mam świadomość, że. Po pierwsze, sam mogę coś przeoczyć niestety i tutaj się przyznaję bez bicia. Natomiast mówiąc całkowicie szczerze, czasem jest tak, że Facebook. W trakcie transmisji live, niektóre z waszych komentarzy mi wycina i, i nawet jeżeli piszecie je kilkukrotnie, to one do mnie nie docierają. Widzę je dopiero później. No, i, i wtedy w takiej sytuacji następnego dnia staram się po prostu tekstowo z profilu Kodili na te wasze pytania odpowiedzieć. Także, gdyby tak się zdarzyło, no to, to postaram się jutro wrócić. I powiedzieć. Art. No a propos różnicy, no to różnica jest spora. No Java Developer, czysty backend. Web Developer to jest nasze szkolenie, które idzie w kierunku full stacka, czyli robisz zarówno frontend, tą stronę, no tą warstwę widoczną, ten interfejs graficzny i jakby reakcję tego interfejsu na to, co robi użytkownik, a potem dopiero idziesz w kierunku backendu. Jeżeli idziesz w kierunku Java. Jeżeli wybierasz Java, no to po prostu tworzysz backend, czyli to wszystko, co jest odpowiedzialne za logikę całej aplikacji. Tą strukturę danych, przechowywanie ich, przetwarzanie i wysyłanie do frontendu. Także różnica jest całkiem spora, natomiast test predyspozycji i doradztwo zawodowe, o którym mówiłem wcześniej, na pewno jest dobrym miejscem na to, żeby, żeby to pytanie rozwiać, bo generalnie, czy, czy wybrać Java czy webdeveloper, to. No, to może być temat na osobną, godzinną e, dyskusję. E, no i a propos testu predyspozycji, bo takie pytanie padło, no to oczywiście polecam. Polecam nasz. I już wam, e, już wam do niego linkuję. Że literówki nie zrobił, ale chyba jest ok. Chyba jest ok, jeszcze sprawdzę. Tak. Link do testu predyspozycji macie. Jeszcze wrzucę do doradztwa, gdyby ktoś potrzebował więcej czasu do namysłu i indywidualnej konsultacji, jaką ścieżkę wybrać. Natomiast naprawdę no, jest taka, że pierwsze terminy w doradztwie już dopiero w przyszłym tygodniu. No i to niestety już będzie po, po tej naszej sporej, sporej promocji. Konrad, czy mając 45 lat, nie jestem mówiąc prosto, za stary na zaczynanie nauki programowania? Chodzi o to, czy mogę być konkurencyjny na rynku pracy? Generalnie możesz, i to nie mówię tylko z jakiejś tam tak, żeby powiedzieć, natomiast nasza praktyka też tak pokazuje, ale usredniając, bo oczywiście sytuacje są bardzo różne, to też zależy od Twojego indywidualnego, jakiegoś tam wcześniejszego doświadczenia, ale też tego, jak dobrze będzie Ci szło na kursie. No, i też na przykład gdzie mieszkasz. Tak? No, nie wiem, w Warszawie, w Wrocławiu na pewno będzie dużo łatwiej niż, niż w szeregu innych mniejszych miast. Natomiast uśredniając, to my, taki, my taką graniczną datę, do której mówimy, że, że to jeszcze nie ma większego znaczenia, ustalamy właśnie na wiek 45 lat. Później raczej wolimy gdzieś tam porozmawiać indywidualnie o, o celach i, i gdzieś tam się zderzyć. Natomiast no nasi najstarsi kursanci, którzy znaleźli pracę, no byli, byli starsi. Byli starsi, no i do emerytury jeszcze daleko, niestety. No i niestety, emerytura też wysoka nie będzie. To już, to już popłynąłem za daleko. No i myślę, że tym pozytywnym akcentem powoli, powoli, będziemy, powoli będziemy kończyć bo też, też nowych pytań nie widziałem pierwsze, pierwsze podziękowania za webinar się, się pojawiły to ja wam oczywiście bardzo dziękuję za to, że tutaj byliście, no i gdybyście mieli jakieś kolejne pytania jakieś indywidualne kwestie do przedyskutowania to piszcie do nas na budkamp.illacom lub dzwońcie pod wskazany numer telefonu jesteśmy po to, żeby, żeby wam pomóc oczywiście na tyle ile nasza wiedza nam na to pozwoli to tyle z mojej strony, bardzo Wam dziękuję no i do usłyszenia następnym razem, a najbliższy webinar już w czwartek i tam Krzysiek, który na co dzień u nas realizuje właśnie webinary, będzie rozmawiał z programistą, ale tym razem z programistą, który głównie wokół JavaScriptu się porusza, także gdyby tu były osoby zainteresowane nieco inną technologią, no to to jest na pewno wybór dla nich. Dzięki raz jeszcze, do usłyszenia, cześć!